Motyw z Gumballa, błagam. Twoja matka to jak się. Cześć, dzisiaj ponadwtorkowy odcinek, czyli poprawianie animacji moich widzów z tego względu, że jest bardzo śmieszny i jest dużo merytoryki, z której się nauczycie. Dlaczego wpada wtorkowy? Dlatego, że przez weekend ustawiałem cały osprzęt, nowy mikrofon, interfejs audio i bajery, plus robiliśmy overlaye na stream. A chcę nagrać rysowanie waszych rysunków w moim stylu, czyli reaktywację serii, więc będzie to we wtorek. Mam nadzieję, że się nie zesuścicie. Lecimy do odcinka. Cześć Prozuraki, z tej strony Prozuraci, lecimy z ocenianiem waszych animacji po raz kolejny. Słuchajcie, nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim, więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, sprawdźcie go koniecznie, bo w poprzednim odcinku koleś był lepszy ode mnie. Robił tak sztos animację, że jestem w głębokim szoku. Jeszcze nie wiem, czy to jest totalnie jego, bo jeszcze mi nie napisaliście w komentarzach, ale wysłał mi plik źródłowy i jestem pod wrażeniem ogromnym tego, co potrafi ten człowiek, ten koleś, ten przyjaciel, ten kurczę kumpel z branży. Lecimy dzisiaj z odcinkiem z oceniania waszych animacji. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w tej serii, to na Prozurę Animacje wysyłacie mi wasze śmieszne, zarąbiście wykonane projekty, ja je oceniam i pokazuję na odcinku. Oczywiście nie może być jakichś nieciekawych tematów, których nie mogę pokazać, oraz nie może być muzyki, która jest objęta prawem autorskim. I tyle. Lecimy do odcinka, jeżeli jesteś nową osobą, subskrybuj ten kanał, bo na 100 tysięcy ogromne nagrody, konkurs, Draw My Life, sklep otwarty, cuda na kiju i nowe formaty. I oczywiście co, jak film ci się spodoba i chcesz więcej odcinków tej serii, to zostaw łapkę w górę, a my lecimy bezpośrednio na maila. Jesteśmy po raz kolejny, stało jeszcze 234 maile, więc jeszcze zdążyło kilka przyjść nowych. Oczywiście ja będę przeklaskiwał, kiedy znajdziemy jakiś fajny, śmieszny albo zarumisty projekt. Pokażę wam na odcinku tylko naprawdę najlepsze sztosy i tyle, więc jeżeli nie wiecie, o co chodzi w serii, zaraz się przekonacie. Dobra, na początek mamy trochę z Dragon Balla. Piotr Szarwiła. Oto kilka moich animacji. Animacją w piwocie zajmuje się już drugi rok. Fajne gify, już widzę, że masz bardzo dobrze opanowaną, kurczę, formę, objętość postaci i impet, czyli BUM! Od razu ją odrzuciło. Bardzo dobra prędkość tutaj. Tak, i ziny bardzo mocne są. Puh, i od razu jest u niej, nie? Dodane speedliny przy ataku, super, to jest świetne. Sprawdźmy drugie. Kamera, front, upward, do nas leci, powiększa się i oczywiście zmiana perspektywy. Przy tym jak Frezer ugina głowę, nie ma czegoś takiego, że po prostu mu schodzi tak o głowa, tylko faktycznie się ugina, jest zmiana perspektywy. Bardzo na plus, bardzo dobrze zrobione. A tutaj patrzcie, no kurczę, bardzo fajna transformacja. Szybka przemiana, szybka zmiana koloru włosów, elegancko, cyk. Mignięcie dosłownie chwilkę. Dobre masz kąty padania kamery, podoba mi się, że nie jest tylko stricte od boku albo od frontu, tylko jakoś tak fajnie się to wszystko zmienia, przyjemnie, dynamicznie jest. Tak, jest lekko od dołu do góry, żeby nie było widać linii horyzontu, żeby było bardziej trójwymiarowo. Cudne to jest, bardzo dobry początek. Piotr, totalny kozak jesteś, jeżeli chodzi o pivota. Dorównujesz gościowi, który robił na ostatnim projekcie też animację z Dragon Balla, więc to jest totalny kozak. Jak chcecie, zgadajcie się chłopaki, zróbcie jakiś wspólny projekt, albo zróbcie między sobą walkę, jestem ciekaw, kto wygra. Mówiłem o wielkich turniejach, animacji, rysowania i tak dalej, o tym będzie niedługo trochę więcej, będą takie odcinki z nagrodami, ale do tego jeszcze przejdziemy, ale takich osób jak wyszukam do tego projektu, bo to będzie naprawdę cudne. Mamy króla, Popo! Hej Prozury, wysyłam ci tę animację, bo w moim... Proszę. Mamy animację od Popo, dano ci nie było, stary. Popo, hej Prozury, wysyłam ci tą animację, bo w moim mniemaniu wyszło naprawdę dobrze. Chciałbym poznać również twoją ocenę. Muzyka w animacji jest full, no copyright. Muzyka Savion McGlone, free Italian music for your video, no copyright. Okej, sprawdźmy to, jestem naprawdę ciekaw, coś wymyślił tym razem. Mama mia pizza, zapowiada się naprawdę wybitnie. Ham, 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 ham. Mama mia, Popo, co ty robisz? Prawdziwa włoska pizza nie jemy z sosem. My Włosi dodajemy tylko odrobinę oliwy. Dawaj, zaskocz mnie. Przecież nie istnieje tylko jeden rodzaj pizzy. Jest amerykańska, włoska i ta, której nikt nie lubi, hawajska. Poważnie, nie wiem jak to da się jeść. Chcesz się dowiedzieć, jak zrobić najlepszą domową pizzę? Mąka, woda, drożdże, sól. O nie! Tak! Motyw z Gumballa, błagam! Tak! O mój Boże, tak! Tego potrzebowałem. Haha, halo, pizza? Dowozicie jeszcze? Tam projekt z tworzeniem tej pizzy to jest scena, jak Gumball robił kanapki. Tam również był overpainting, tylko u ciebie jest śmieszniejszy, bo te ręce są takie koślawe. Widać, że po prostu przerysowałeś po swoich dłoniach, nie? Cudne to jest cudne. Plus to wszystko, że tak rzucasz tymi składnikami i tak dalej, nadaje takiego charakteru właśnie Gumballa, albo nawet troszkę, kurczę, pana, który rzucał wszystko jajkami. Jak on się nazywał? How to Basic oczywiście, Boże! Mąka, woda, drożdże, sól. Cudne to jest. I do pieca. O
mój Boże, z projektu na projekt coraz lepiej widzę. Totalny szacun, Popo. Widzę, że nie zawodzisz i widziałem, że tam grubo masz ponad 1700 subów na kanale, więc widzę, że moje odcinki przynoszą ci sławę i chwałę, ale no kurczę, zasługujesz, widać, że się nie opierdzielasz, wymyślasz nowe konwencje. Czy nowe konwencje? No już to kiedyś ktoś zrobił, ale robisz to dobrze, śmiesznie i przede wszystkim jest to naprawdę w dobrym smaku i dobrym humorze. Szanuję niesamowicie, bardzo dobre, lecimy dalej. Ja pierdzielę, się uśmiałem, bardzo, bardzo dobre. Będzie miniaturka, no Popo i będzie miniaturka znowu. Wolf Miuwu, hej, zrobiłam znowu animację dla ciebie, ale tym razem dwie. Mam nadzieję, że się spodobają. Jak chcesz, możesz poprawić tą skotem, z tą bardziej się starałam. Pokaż najpierw tą piłkę, bo jestem ciekaw, jak tutaj będzie grawitacja, czy się odbije. Oj. Okej, okay, jest prosta, ale był lekki ruch, było zwężenie i było ciśnięcie i rozszerzenie i dopiero wystrzał. Delikatnie, bo delikatnie, ale jest okej. Okay. Widać, że małe smiry są tu zrobione i małe postępy są w scratch and... Nie wiem, jak się nazywa to drugi. Ściśnij i rozciągnij, dobra, okej. Okay. Pobieramy tą skotem. Okej, okay, mamy to. Wychodzi zza budynku. Tło jest oczywiście z flipa klipa. Spoko, odwrócił się delikatnie w tamtą stronę. Ten ruch chodzenia był... Dobrze, że idą po kolei te nóżki, nie? Że jest raz, dwa, trzy, cztery, a nie, że jest pyk, pyk, jak taki czołg. To jest bardzo mocna poprawa. No, troszkę tam delikatnie za mało. Jedna klatka za mało jest przy tym chodzeniu. Jak on podnosi nogę, to jest takie... Taki przeskok jest dziwny. Bez tego przeskoku byłoby lepiej. No, jednej klatki tam brakuje na tylnych nogach. Oczywiście odwrót głowy w lewo, całe ciało fajnie doszło. Jestem ciekaw skoku. O! Powiem tak, perspektywa bardzo fajnie. Perspektywistycznie super. Tylko tutaj ciało powinno być dużo bardziej zbite, a nie może być, że jest jeden rysunek i po prostu ten rysunek się ciągnie przez dwie klatki czy trzy. Raz, dwa, trzy. Tego to nie może tak być. Mógł bardziej się ściągnąć do dołu, mógł bardziej rozszerzyć tyłek, żeby była taka forma, że on naprawdę te nogi ściąga do tyłu, jak taki kurczak, nie? Tak mu się bardziej rozszerzyć nam w trójkąt i dopiero tak zagłębić do tła. Ale ogólnie bardzo przyjemnie. Serio, jest spoko, jest naprawdę ogromny progres. Ja doceniam, widać, że się rozwijasz, widać, że wyciągasz wiedzę z poradników, więc ogromnie się cieszę, że ta seria przynosi komuś faktyczne efekty i jest to coraz lepsze i coraz lepsze. Przygotowanie do ruchu dużo zmienia. Naprawdę dużo zmienia i tu już widać postęp. Trochę bardziej przygotuj do ruchu, trochę niżej zejdź, szybciej wybij i będzie dużo lepszy efekt. Ale naprawdę dobra robota, niesamowicie dobra robota. Animacja od Boom Slice. Boom Slice, animacja została narysowana w 77 klatkach, wysyłam kilka wersji oczywiście. 25 myślę, że będzie, albo nie, 30 pobierzmy, zobaczmy. To jest optymalny test. Okej, okay. Jezu, dużo się dzieje strasznie na ekranie, wow. To jest typek, którego goni jakaś energia, ewidentnie. Bo tu widać zarys człowieka, który odbija tę energię ręką. Troszkę zbyt chaotycznie, ale ogólnie nawet ciekawe to jest. Szczególnie tutaj, gdzieś jest takie przejście z niebieskim takim elementem, jak on jest biały i ma obrys. O tu! Jakbyś go zrobił całego w takiej formie, biały ludzik z czarnym obrysem byłby bardziej widoczny. Wiem, że to jest paradoks, ale widać tu teraz walkę gościa, który jest ukryty w tej energii. Cyk. Z gościem, który jest właśnie obrysowany taki. Troszkę za bardzo się to wszystko rozchodzi, wiesz? Tu nie widzę, tu tak samo widać człowieka, który jest gdzieś tam w tej galarecie zamknięty. Tak, ta klatka tutaj najwięcej pokazuje, szczerze. Bo tak to jest trochę zbyt chaotycznie, wiesz? Jak mam być szczery, jest zbyt chaotycznie, ogólnie widać zatem. Tak, o, na przyszłość, gościa pierwszego rób w takiej formie, a drugiego rób całego narysowanego na biało, najlepiej też z czarnym obrysem. Albo inaczej, tego rób całego czarnego z jakimś obrysem i tego rób całego białego z czarnym obrysem, żeby był cały czas widoczny zarys postaci. Ja wiem, że tak jest prościej, bo je bardzo rozciągałeś i zmieniałeś formę tych postaci. Jest prościej narysować po prostu główkę, jakąś tam ciągnącą się plamę, niż faktycznie osobę, która odlatuje i macha kończynami. Ale na przyszłość, ogólnie ciekawy zamysł, ale można było to dużo lepiej zrobić. O, The Spyro, cześć, to moje kolejne animacje z dwóch poradników i moja animacja poprawiona przez ciebie w poprzednim odcinku, lecz teraz zrobiłem ją sam. Pokaż mnie to. Pamiętam te animacje i wtedy brakowało ci totalnie przygotowania do ruchu. Dalej trochę ci brakuje przygotowania do ruchu, widać, że on dalej się nie pochyla, tylko jest takie... Tyk i od razu odlatuje, nie? Mógł się delikatnie schylić i dopiero się oderwać od ziemi. Troszkę ci dalej brakuje, ale nie no, to, a to co wysłałeś ostatnio, to jest przepaść. Totalnie, to już jest ciekawe, to już jest dobre. O, jest poprawiona animacja, faktycznie. Cyk, cyk. Jedna klatka przeskoku. Zobacz, pyk, bo nie miałeś dociągniętej nogi, tylko miałeś nogi tak o złączone i nagle przekierowałeś tę nogę, że jest tak o. Tak wiesz, tyk, w drugą stronę. Tyk i tyk. I tu powinno być też ruch, że to się raz, dwa, trzy dogina w locie, a nie, że jest tak i jest nagle tak o, nie? Bo to psuje nam całą kwintesencję. Tutaj, widzisz? Masz laga w jednym miejscu. Tak samo to i dym ci nie znika, jedna klatka dymu została, widzisz? To są pierdółki, ale na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, to jest to, co mówiłem. Pamiętajcie, żeby każdy efekt miał swój początek i koniec. Ale jest poprawa ogromna. Jest to animacja, którą robiłem we Flipa Clipie, tylko tu ją zrobiłeś sobie, myślę, że w animacie prawdopodobnie. Ciekawie, dobra, widać, no widać spory progres.
widać progres, widać, że się uczysz na moich filmikach po prostu. I tak jak mówię, to, a to co wysyłałeś ostatnio, to już jest przepaść. Jakub Magiera. Hej, to znowu ja, znowu z Bezą. Ostatnio byłem zbyt podekscytowany, żeby pisać długi opis, ale tym razem zrobię to inaczej. Jestem Kuba, mam już 19 lat. Pierwsza moja animacja pojawiła się w odcinku drugim, pamiętam ją doskonale. To było chyba takie czarne pudełko, z którego wyskakiwała taka biała postać, trochę przypominająca tego Ludka Michelin. Tak mi się kolorne kojarzy. Okej, mamy to. 216 klatek, więc ciekawie tu będzie. Zobaczmy sobie przede wszystkim, ile masz warstw. Jedna warstwa, druga warstwa, czyli to będzie bardzo prosta animacja z tego co widzę. Dużo masz dwójek i trójek, zobaczmy, jestem ciekaw, dużo masz przerywanych też animacji. Play. Okej, okay, od razu, jak mam poprawiać? Stój, Boże, czemu Krita? Jak ja nie lubię animować kliciem. Tutaj, to że on tak wybił się, to jest trochę dziwne. Jedyne co bym poprawił już na tym elemencie, tu. Będę tak poprawiał w locie, dobra? Czerwonym piórkiem, żeby było ci prosto zrozumieć. Tu, delikatnie bym ją rozszerzył, do rantów. Pyk, pyk. Żeby ona była bardziej cyk, zgięta tutaj, niższa i żeby się zaczęła rozszerzać i spłycać, rozumiesz? Żeby ona była coraz szersza i coraz niższa, przez to, że wtedy miałbyś efekt takiego ściśnięcia i wystrzelenia, bo zobacz. Ale zobaczcie, jak masz powiedzmy projekt, no to zróbmy tutaj na przykład, poprawiam, tu już też robiliśmy ostatnią animację. Jak masz projekt piłki, nie? Mamy proste kółko, nie? Mamy kółko, cyk, F8, pyk. Patrz, jak masz piłkę i ta piłka od razu stojąc, tak jak ty zrobiłeś, podleci do góry. Niby dobrze, ale brakuje przygotowania do ruchu. I patrz teraz na to. Zanim ona powinna tam zejść, to tu powinna być już bardzo rozszerzona i spłaszczona. Z tego względu, że mamy efekt spłaszczenia wtedy. I to może trwać naprawdę dosyć długo. Tu ona musi być rozciągnięta do góry. Z tego względu, że ona musi naprawdę dociągnąć się tutaj, zmienić swój kształt i spaść na dół. I co więcej, tutaj ona musi być spłaszczona po raz kolejny, bo musi być element squish and scratch, czyli po prostu musi być rozciągnięta. Czaisz? I tego tobie brakuje, żeby było to odbicie, patrz. Widzisz? Dużo lepiej to wygląda, nie? Jest płynnie, a to jest tylko kula, zauważcie, to jest prosta piłka. Ja zrobię kiedyś poradnik o podstawach animacji, bo to będzie wam naprawdę przydatne i to jest poradnik, z którego chyba najwięcej wyciągniecie, serio. Prosty rozciągnięcie, wydłużenie, a zobacz jaki jest efekt, jakby ona była normalnie żywa, jakbym ją rysował ręcznie, cholera ile czasu, a zrobiłem to w 2 minuty. Super. I tu za szybko troszkę wystrzeliło, kurczę, brakowało delikatnie tam Izinu przy końcu, ojojoj, troszkę za szybko animacja. Nalanie tej kawy do tego kubka, totalnie za szybko, tu. Ojojoj, to za szybko. Patrz, już ci pokazuję schemat. Jak masz jakiś element, powiedzmy tu, że się pojawia, wlatuje on kwadrat, tam prostokąt i teraz chcemy zrobić ściśnięcie do niego. Nie ma od razu i jest od razu ściśnięcie czarnego ekranu. O nie, stary, patrz na to. Dajemy sobie F8 oczywiście i to musi zejść nam tutaj i to musi zejść do tego stopnia, że to musi wypełniać tam cały ekran. Ja wiem, że to jest porąbane to, co ja teraz robię, ale tak się to robi. Robi się dosyć dużą dziurę i ona ma nam wypełnić tutaj sferę. I od tego miejsca możemy już sobie zeasinować po raz kolejny. Okej, okay. I patrz teraz. Dobra, mamy to i teraz patrz jak nam pięknie wypełni ekran ten czarny kwadrat. Pyk! Gdzieś? Było zwężenie jak w bajkach Looney Tunesa. Pyk! I zwężenie. I to jest coś, o czym też musicie pamiętać, bo widz musi mieć na wszystko czas, żeby zareagować, nie? Jak to od razu szybko wchodzi i od razu jest pyk, to nie idzie strzaić, o co chodzi. Więc to są takie rzeczy, to wychodzenie jest ogólnie poprawne, nie? Tutaj, tu troszkę mi brakowało, tu było wystrzelenie, cyk, cyk. I on tutaj za szybko nabrał formy. Tu musiałbyś zrobić dwie klatki pośrednie, żeby on pomału zaczął się nabrzmiewać i od razu zrobić go grubego, nie? Wtedy byłoby lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy już... O, tam jeszcze mam, kurczę, budynia, projekty pod spodem, nic nie widzieliście, nieważne. Mam nadzieję, że coś wyniesiście tutaj z tego poradnika króciutkiego, czyli easy i zauty na prostym elemencie plus zbliżanie kamery, nie? Wszyscy się czegoś uczymy na tej serii, naprawdę. Animacja od Red Diamond Studio, Borysa, okej. Okay. Witaj Łukaszu, nazywam się Kuba, nick Borys, mam 15 lat. Chciałem ci wysłać najnowszą animację, którą zrobiłem na wzór popularnego serialu animowanego dla dorosłych South Park. Widzę, że tu mam pliki z Premiere Pro, jak sobie montowałeś dźwięk, super. O Jezus, o Boże, wygląda jak moje projekty takie poważniejsze, współczuję, bo to jest mordęga. Jakoś trochę leży, mimo że mam 1080p, ale no zobaczymy. Lecimy. Wiesz co, Wiśnia? Jesteś kupa rzadkiego gówna! Wiesz co, spasiona rzucająca się krowa morska? Zamiast się z tobą bezsensownie obrażać, wezmę zrobię coś innego. Zaśpiewam o tym piosenkę. Ani mi się wasz! Yes. Twoja matka to bajek, czy... Morda cwelu! Co
się, czego się spodziewałem. Błagam, walnij go, błagam. Ała, kur. Nice, nice, tu będzie gruby temat chyba z tym. Słuchajcie, Red Diamond Studio, możecie sobie sprawdzić, chłopaku, bo widzę, że tu robią fajne rzeczy. Kuba, szacun totalny, uśmiałem się, będę musiał to całe wypikać, ale bardzo dobre, śmiesznie, widać, że jest ten klimat South Parku i żarty z South Parku są również tutaj zamieszczone, nie, cudne. Uśmiałem się mocno, dobra robota, rób to dalej, bo powiem ci, że robisz to po prostu dobrze, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze oddany klimat South Parku. Person 2K16, witam, mam na imię Krzysiek, mam 18 lat, zacząłem robić animacje tydzień temu, dotychczas zrobiłem tylko dwie. Czas pracy przy obydwu pracach to około 2,5 godziny, czyli szybko w sumie. Dokładam też logo mojej ekipy, z którą gram kiełbasa w majonezie. Pozdrawiam chłopaków. Ja wiem, czy nie płynne, jak na taki projekt animacji, to spoko. Oczywiście taka animacja jest sekwencyjnie prosta, bo robicie sobie czarną barwę i skracacie sobie gumką naszego po prostu, no tym razem fajka, ale ogólnie jakikolwiek element byście nie robili. Tak samo jak się spopiela jakąś osobę, drzewo, coś, to jest takie, że jest i zostaje popiół. Albo często się robi tak, że po obrysie robi się takie jest czarne i popiół zsypuje na dół, nie? Styl bardzo ze starych komiksów Heia. Bardzo mi się podoba. Pozwól, że drugiego na odcinku nie pokażę. Dobra robota, powiem ci, Krzychu, robisz dobrą robotę, fajnie. Jeżeli to są jedne z twoich pierwszych, to naprawdę jest dobrze to zrobione. Mimo, że nie jest to tak płynne, jakbyś pewnie chciał, to i tak jest bardzo dobrze zrobione jak na początkującego. I nie widać, nie powiedziałbym, że to jest jedna z twoich pierwszych animacji. Myślę, że już to trochę robisz i po prostu pokazałeś jakąś jedną z kolejnych. No bo początkujący takich rzeczy nie robią. Chyba, że faktycznie jest to jedna z twoich pierwszych, to idź w to, bo jesteś w tym dobry. Szybko łapisz temat, no. Słuchajcie, już będziemy pomału kończyć, ale mam jeszcze animację od JJ'ego, kurczę, a to jest długi, wspierający już. Siemka Prozu, to znowu ja, JJ'ery. Tym razem zrobiłem animację pod tytułem Późno, okej, okay, no widzę, że to chyba celowo było zrobione. Miłego oglądania, sprawdziłem ją, muza w tle nie zawiera praw autorskich, super. Dobra, sprawdźmy sobie, czy to jest dobre. Creepypasta animowana. To może być, kurczę, ciekawe. Było Juzy Puzyno, siedziałam przy komputerze i sobie grałam, przecinek, nagle ni stąd, ni z owoc zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju. Miał białą bluzę naciągniętą krwią, czarne spodnie, trampki i włosy, skórę miał białą. To czyta ten? Nie Evron, tylko... Komu ja robiłem szybek? To masz Nexę do czyta, czy mi się wydaje? Jak ściana, błękitne oczy, które były otoczone czernią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż! Bardzo przyjemne wykonanie, no piszesz, że lip-sync jest słaby, no trochę mógłby być lepszy, ale ogólnie fajnie, ciekawy zamysł. Jestem ciekaw teraz tego projektu, co ty robisz z tymi więźniami i tak dalej, bo wysyłałeś coś tam na kawerence i widziałem. Ogólnie przyjemnie, powiem ci, poprawię się trochę w rysowaniu i są fajnie, że są w końcu przejścia między scenami. To, w porównaniu do tego, co wysłałeś miesiąc temu, to po raz kolejny jest niebo a ziemia. Ja szanuję bardzo mocno, jakby creepypasty nie oceniam, bo nie mój klimat, ale śmieszne, no. Podobało mi się. Słuchajcie, no dotarliśmy do tego momentu, że w końcu musimy kończyć, już nawet żel do włosów nie wyrabia mojej czupryny, jest rozszczepana jak tylko się da, więc chyba najwyższy czas, żeby się pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dzisiaj był naprawdę śmieszny. Dużo się dowiedzieliście, bo zrobiłem kilka mikroporadników, które sporo wniosą do waszych projektów przyszłych, mam nadzieję. Zrobię też taki mikroporadnik kiedyś, albo taki większy poradnik o podstawach do animacji, bo myślę, że na polskim YouTubie tego brakuje. Tyle ode mnie, ja byłem Prozure, wy byliście wy, mam nadzieję, że Prozuraki. Jeżeli film ci się podobał i chcesz więcej tej serii, to zostaw koniecznie łapkę w górę, skomentuj, która animacja podobała ci się najbardziej. I cóż, ja się zmywam, uciekam, niedługo się widzimy, bo widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć!